Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Życie wieczne polega na poznaniu Boga jedynego, prawdziwego i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa, mówi apostoł miłości. Gdzie i od kogo można się tego nauczyć? W szkole milczenia i modlitwy myślnej. Nie tyle czytając, co o tym pisali choćby najświętsi ludzie, jak przez pokorne badanie dzieł Bożych, przypatrując się rządom Jego opatrzności nad światem i ludźmi, rozważając tajemnice wiary świętej, a szczególnie przez zagłębianie się umysłem nad życiem i śmiercią naszego niebieskiego oblubieńca Jezusa Chrystusa. Zbawiciel przyszedł na ziemię tylko na to, aby nam dać poznać Boga Ojca, bośmy zapomnieli o celu naszej pielgrzymki. Przyszedł nam Go przypomnieć, przedstawiając nam Go pod osłoną swego świętego człowieczeństwa. I dlatego czytanie, rozmyślanie, zastanawianie się nad książką Ewangelii Świętej jest źródłem tej nauki jedynie potrzebnej. Jak to zrozumieć? Wołajmy. Jak to pojąć, żeby człowiek, niech będzie jaki chce, nie rozmyślał przede wszystkim nad słowami Chrystusa Pana? Jak to wytłumaczyć, że Ewangelia nie jest dla myślącego, rozumnego człowieka najważniejszą z wszystkich książek? W tej Bożej Książce nauczymy się poznać Boga, Jego usposobienie, Jego myśli, Jego sądy, a osobliwie Jego serce. Tak, Jego serce, tak pełne miłości dla biednego stworzenia swego. Serce Jezusa tak niepohamowanie skłonne do przebaczenia i litości. O, gdybyśmy znali Boga, jakbyśmy Go kochali. Nasza wielka wina, jako też i wielkie nieszczęście wszystkich, to jest to, że Go nie znamy. Obym Cię poznał i obym siebie poznał, o mój Boże. Wołać będę nieustannie za świętym Augustynem.